Gry małżeńskie, zapraszam. Partiatik! Pozować. Pochodzę z Bielska Białej, ale od 2 lat mieszkam w Krakowie. Jakiś czas temu skończyłam studia na kierunku digital marketing, czym obecnie się zajmuję. A masz jakieś hobby? Pozuję też jako fotomodelka dorywczo, ćwiczę bardzo intensywnie, aspiruję, żeby może kiedyś zrobić kurs. Jeden wózek, 4 kółka na komendzie sprzedam. Co? Co ty piszesz? Na trenerkę i też się tym zajmować, tak bardziej profesjonalnie. Spoko, Quinto, to króciutkie. Siłowni, bardzo lubię biegać. Bieganie jest dla mnie taką formą medytacji. Co to było? Też ćwiczę na siłowni, bardzo lubię biegać. Co to w dupę jest to? To jakaś rzeźba? Bieganie jest dla mnie taką formą medytacji, odpoczynku, resetu. I chyba lubisz też bujać w obłokach na bujanym fotelu? Freddy Fazbear? Raczej jestem osobą towarzyską, chociaż cenię sobie też czasami samotność. I wydaje mi się, że raczej jestem w stronę introwertyczki, ale potrafię, ale mam te skille społeczne, powiedzmy, które też dają mi jakąś satysfakcję, więc myślę, że taki balans jest najważniejszy pomiędzy tym właśnie. A ten słonik przyniósł ci szczęście w miłości? Jestem od pół roku sama, jestem po 4-letnim związku i troszkę miałam takie postanowienie, że jednak chcę się teraz nastawić na rozwój swój, na rozwój swojej kariery zawodowej. Klasik. I w ogóle jakby siebie jako osoby. Nie chciałam się skupiać aż tak bardzo na mężczyznach, chociaż no cały czas z kimś tam, ktoś tam się przewija, z kimś tam się spotykam. Ale pewnie ciężko ci dogodzić, na byle kogo nie polecisz. Taki mój idealny mężczyzna, chociaż nie mam typu, na pewno nie ma typu i wymieni. Dawać właśnie przestrzeń, powinien być otwarty na różne moje tak ogólnie pomysły, mówi. Tak, i na różne rzeczy, którymi się zajmuję. I żeby nie grał na 2 fronty, no właśnie, potrafisz rozpoznać kłamcę? Link żeby do jej OF? Chyba nie ma. To myślę, że no nie mam jakiegoś sprecyzowanego pomysłu, w jaki sposób to zrobić. Skąd wiesz, że ma? Ale będę ufać intuicji, będę obserwować czujnie, jak panowie się zachowują. I mam nadzieję, że jakoś się uda. Jakoś to będzie. No to co? Do roboty. Singielka spotka się z 3 facetami, ale tylko jeden z nich jest singlem. Cześć. Cześć. Witam, witam. Co dla ciebie, dziękuję proszę. Bardzo. Ej, co jest, nie przedstawiają? Udawać będzie kawalerów do wzięcia. Dobrze, no to zdrówko, słuchaj, za wieczór. Bardzo dobra, naprawdę. Typowo. Najlepsze. Drinkiem wygrywasz od razu. Jakbyś tutaj jeszcze był singlem, to... Ewelina postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. Seks odgrywa ważną rolę w twoim życiu, kiedy ostatni raz miałeś jakąś kobietę. Randki z ukrycia obserwować będą ich partnerki. Wiem, że mogę wejść w każdej chwili ją wyprosić, ale poczekamy na rozwój sytuacji. Może? To pierwszy taki program, że nie może, w którym panie chodzi w będące programy. W stałych związkach pozwolą swoim partnerom na flirt. No to ja teraz za kolanko. Nie, dobra. Nie. Stawką jest nagroda, czyli 3000 zł. Ty, co jest? Trojaczki w programie. Oni wszyscy są braćmi? Czy coś takiego? Ej, o co w dupę chodzi, ty? O tych. Jeżeli Ewelina odgadnie, który z panów jest singlem, podzieli się z nim gotówką. Trzech spudzianów. Sumę zgarnie para, której udało się nabrać singielkę. Czas na prezentację uczestników gry. Rafał to gość od zadań specjalnych. Nie chcę samolotu i zostańmy tutaj jeszcze. Podzielić na pół, z tobą mogę całe szczęście. Mam milion powodów, żeby trzymać cię za rękę. Cześć, jestem Rafał, mam 44 lata, jestem żołnierzem, trenerem personalnym, raperem i jestem singlem. Człowiek renesansu w skrócie. Ma parę w łapach. Cześć, jestem Łukasz, mam 33 lata, na co dzień pracuję w ochronie, moją pasją jest sport, szczególnie boks, a oto moja partnerka Wiktoria. Arek, czekaj, ten pierwszy był singlem? Ten żołnierz? Cześć, jestem Arek, mam 32 lata. Pracuję w branży wynajmu apartamentów. Ta, okay. Interesuję się sportem, trenuję również z ludźmi na siłowni. A oto moja partnerka Dagmara.
Rafał trzyma gardę i fason. Życie go przetyrało, ale daje radę. Singlem jestem od roku. No, zostałem oszukany. Zostałem po prostu oszukany. Nie chcę się zagłębiać w ten temat po prostu i też nie wracać do tego. Po prostu nie chcę, bo to było dla mnie przykre i bolesne. Rafał odreagowuje rapując. Jest stale zajęty i nie myśli o problemach. Na co dzień jestem trenerem personalnym, prowadzę treningi personalne na siłowni. Także jestem instruktorem, szkole też kobiety, uczę samoobrony, rapuję w okresach tam 2003. Masz link do jego nuty? Rok, to można powiedzieć, że odbyłem misję i no zobaczyłem to, czego zwykli ludzie na ogół nie zrozumieją i nie chcieliby zobaczyć. Chciałem więcej, lepiej, z góry tak jak tak. Po to, by w przyszłości mój syn nie musiał się bać, olać strach, po co tak komplikować sobie życie, tylko po to, żeby tydzień być na szczycie. Rafał stale się rozwija, chętnie spędza czas z nosem w książkach, ale teraz warto skupić się na grze małżeńskiej. Czemu bez podkładu? Na czym tu polega w ogóle ta twoja ranka? No, przyjdzie singielka, ja mam jej udowodnić, że jestem... To jest on? Koncertuje już. Była moim ideałem. Dokładnie była, ziomuś. Nie, no ładnie leci. Lepiej jak jest właśnie podkład, nie? Bo tak bez leciał to lipa. A czego będziesz szukać, powiedz? No nie wiem, no dowodów, czy tu jakiś, czy nie mam kobiety nadal, nie? Rafał zawsze może liczyć na kumpla. O kurde, no nie wiedziałem, no stary. Nic nie pochowałeś po swojej byłej, tak? A, ale to wiesz, ty, ja tak nie szukałem, nie, bo mi się nie chce, nie mam czasu. Wiesz, że tyle mam zajęć i mam szukać. Stary. Tylko żebyś się nie przeliczył. Umiesz liczyć? Licz na siebie. Ale ty... Jak chłop chce wygrać, to może po prostu spamować cały czas do typiary, że jest singlem? No ale to chłop, który nie jest, też może to mówić przecież, to co ty gadasz. Masz pełno damskich rzeczy, to może zostać. No co ty? Tyle zostało? Ja to nawet nie mam czasu. Ale nie przesadzaj, Krzychu. Nie może, czemu? Chyba nie mam jakiejś konkretnej strategii. Myślę, że... A ile ona ma lat? Bo nie pamiętam, bo ten typ ma 4 dychy. Intuicji. Będą razem? Patrzyła na jego mowę ciała, na to jak się zachowuje. Poszukam, poszperam gdzieś tam w jego szufladach, czy... Nie czytałeś regulaminu tego programu, ty się nie wypowiadaj. A, ok, wybacz. A w Łodzi to kręcą? Czy damskie gdzieś tam się nie znajdują? Trzeba mieć nadzieję, że kolega ogarnął temat. Stosowałem ci wszystko. Tak. Jak chciałeś mi tak pomóc, nic nie powinno Warszawa? Jak chciałeś mi tak pomóc, to mogłeś zrobić kurde kolację. A Rafałowi ciężko dogodzić. Dasz palec, weźmie całą rękę. Wciąż mu mało. Dobra, my tutaj jemy. Możesz pójść, no. On zaraz pewnie będzie. O, stary może być, no. Ja się trzeba pewnie, się ten ogarniać. Ja już się skitram, schowam się do drugiego pokoju. Jakby co, to jestem tam. Jasne. Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć w każdej sytuacji. Jasne. I przychodzi. Jak coś to przyjdę i dobra? Będziemy się radzić. Dobra. Jestem z tobą. Dobra. Chyba dobra. Wszystko gra. Dobra. Do ataku. Cześć. Cześć. Dobra. Co dla ciebie, proszę? Dziękuję bardzo. Zapraszam, proszę. Nie jest źle, Rafał. Jak miło. Rafał jednak jak chce, to potrafi. Przepraszam, jeszcze tu muszę ogarnę trochę. Sekundkę. Ale rozpija wśród tego słonecznika. Czemu to rebeczki nie wziął? Mundyneczkę. Tu? Jak długo tutaj mieszkasz? Czemu zrobił tak? Wiesz co, dopiero pół roku. A co mu się nie podoba? Dopiero pół roku. Bo pracuję, jestem żołnierzem w wojsku i chcę się przenieść tutaj do Warszawy. A to co konkretnie w wojsku, bo tak, bo to tam... Wiesz co, w wojsku zajmuję się od strony logistycznej, planowaniem, szkoleniem żołnierzy. Zamundurem, panny sznurem. Też jestem trenerem personalnym. Czyli czym on się zajmuje, bo nie zrozumiałem. Czym on się zajmuje, ktoś wie? Jestem instruktorem samoobrony, prowadzę zajęcia dla kobiet. Okay. Także zapraszam, jakbyś strzelaniem do czego? Samoobrony, a także jestem raperem. Wow. Także powiek później, wow. Jasne, jak zjemy, to nawet tobie zaprezentuję.
prywatny koncert będzie. Czyli niczym? Rafał potrafi się dobrze sprzedać. Mam dla ciebie ogólnie taki prezent, jakbym mógł ci podarować, żebyś yes. sobie w wolnej chwili... On kierowcą była niechorążny. Czekaj, ale czy ty nie cytujesz przypadkiem? Kwiatki z rabatki, no. Marlena Wilbik. Tak. W kąciku sobie usiądzie, poczyta książki. Od kiedy jesteś singlem? No już rok czasu. Rok czasu. Rok czasu jestem singlem. Zobaczę Cherry po tym ok? Chciałbym kogoś poznać wartościowego. Wartościowego, naprawdę fajnego, z kim mógłbym dzielić swoją pasję. A powiedz mi, trenujesz coś? Tak, trenuję pole dance i exotic. Wow, co poważnie? To? Poważnie. Ale zaemocił. Wow. Pokażę, co potrafi. Impreza, co to jest exotic? Brawo. Dziękuję. Brawo, dobrze, pięknie. Czyli jak to było? Koledze też się podobało. Rafał, teraz twoja kolej. No tak, czyli tak? Bioderkami, tak wiesz, w jedną i w drugą stronę. Tak. Ty, ale piękny widok zza okna. Rel? Codziennie wstajesz, od razu się chce żyć w tej Polsce. Bioderkami! Ale jest to, a chciałabyś spróbować... No, rolet nigdy już się odsłonił. No, boksowałaś? Nie. Jest kontakt, chyba iskrzy. No proszę, boksuję. Tak, jeszcze raz. Powiem tobie, masz tam trochę pary. A okej, okay, Queen, to okej. Okay. Pyk. O, coś tam tutaj nauczył, widzę. Która ekstra, randka? Pierwsza, no pierwsza, dopiero się zaczęło. Zbliżcie się do siebie, wykorzystaj szansę. Tak. Okej, ja cię na moment zostawię, pójdę do drugiego pokoju i zaraz wracam, okej? Okay? Mhm. Rafał musi chwilę... Co to rugby? Mogę zobaczyć? Co to w dupę jest? I zebrać myśli. No i co teraz? Co to jaki jest? Jest plan gry? Jak ci się podoba? Powiem, wiesz, tu może z przodu, kurde, trochę małe cycki, ale... Spokojnie, do Turcji pojedzie się zrobić wszystko. Tak. Fajny facet. Tak, no, nie wiem, jakoś byłabym w stanie uwierzyć, że jest singlem, ale nie mam jeszcze pewności. Jeszcze chciałabym tutaj troszkę pobuszować. Witam, Dziwa, witam. Popatrz, ale najgorsze będzie, jak coś znajdzie, to co powiedzieć. A teraz? Mówię, wiesz, sprzątaj to nie. No, ale kurde, widzisz... No i właśnie, robić się nie chciało i się stało. A co to jest? Proszę bardzo, to jest damska sukienka, nie męska. Co powiedzieć? Kuzynki. Pan kuzynka przyjeżdża, bo ja ten. Ja powiedziałem, że mam taki fetysz. Niestety kwadrat został ogarnięty byle jak. Tutaj znowu jakaś chustka kobieca. Ale żeś mi posprzątał, ty. Trzeba było książkę przeczytać. Żeś mi posprzątałeś, nie no mega. Trzeba było książkę przeczytać. Stary, szacun. Muszę porozmawiać. Koledzy się zarają bić. Bo nie wiem, co mam myśleć o tym wszystkim, o tych rzeczach. Panowie, kombinujcie. Rafał, masz tego kaktusa? Powiedz, że teraz jest godzina podlewania. Zobaczymy, jak zareaguje. I z tym kaktusem, bo... Idź i bajeruj dorodnym kaktusem. Twój stary, jak zaprosiłeś kogoś do domu. Kolega mi przypomniał, że jest godzina podlewania kaktusa. I muszę podlać go. I o wszystkich rzeczach damskich zapomniałem od razu, elegancko. Ty, ale w sumie ta Worf, kolega w miarę pomyślał. Fantastyczny kształt. Elegancko. Słuchaj, na razy gdzie to ja tutaj znalazłam jakieś kobiece w ogóle. Pamiętam. Przedmioty damskie, jakieś sukieneczki, więc no, Rafał, coś tutaj? Nie, no powiem tobie tak, ja tu mieszkam od pół roku, dużo ale jak tu... przychodzi. Nie, ale tu nie. Nie. Mam kumpla. W wojsku, tak, czasami, ja to nie mówiłem, że bije żonę i mówi, że samoobrony uczy, ale co ty piszesz, żony? Co ty piszesz? Że mam dużo tutaj zajęć. Nie ma żony. Najgodniej czasami jak chcę, bo on tam się spotyka, mówię, z dziewczynami, no to gdzieś tam, no nie posprzątał po sobie. No tak, ja się przebieram na to. Niech będzie. Lubię to. Może lepiej zmieńcie temat. Lubisz tańczyć? Lubię, oczywiście, że umiesz tak. Tańczyć? No, nie wiem, coś tam umiem. Tak, powiesz. Co teraz tam się dzieje? Działa prawo przyciągania. Po prostu ciągnie ich do siebie. Ale ten, tak zgrabnie się ruszasz. Oho, co? Tańczyłaś? Co? Ja lubię się strasznie śmiać. Naprawdę, mega. Ja też się lubię śmiać, myślę. Ale ogólnie wiesz, co jest najlepsze? Tak. Że ty mnie rozśmieszasz. Tak? Tak masz taką w sobie taką energię pozytywną. Dziwna rozmowa. No fajnie, powiem tobie, czuję się dobrze w twoim towarzystwie. Lubi się kręcić, widać. Rafał jest oczarowany. Aha. I zrobi dla ciebie wszystko. Może coś mi zarapujesz? A mogę.
Jak chcesz. Aha, szczęść. Ten, to masz szczęście, proszę, żebyś była wiecznie. Nie chcę samolotu i zostańmy tutaj jeszcze. Podzielić na pół z tobą mogę całe szczęście. Pokazać ci światu chcę już teraz, dziś. Mieszanka klimatów i ma styl jak nikt. Tysiące karatów płynie w twojej krwi. Królowa na balu idzie dziś na szczyt. Brawo! Chyba jej się podoba. Jesteś singlem na pewno? Jestem singlem. Mhm. A wiesz, jak bije serce singla? Nie wiem. A wiesz, jak bije singiel? Nie no. Nie czuję nic. Nie mam, nie, kurde, widzisz. Nie, jestem, nie. Jestem singlem. A pokażesz mi, gdzie jest łazienka? Mogłabym... Jasne, pokażę ci łazienkę, a ja... Co ona ma? Na chwilę idę do kolegi. No, ta chemii nie ma to. Ewelina nie jest taka szybka i musi mieć pewność, że co nie ma? Nie ściemnia. Siadam już. I co? Jak zareagowałem tego kaktusa? Ta kaktusa? Wygrał chyba kaktusu? Kaktus udało wygrał, się? Stary. Tym razem nawet kaktus nie pomoże. Szybciej jej kaktus na dłoni wyrośnie, niż uwierzy. Znowu jakieś damskie biustonosze. Ojejku. Podłożyli znowu. To jest w czołgu w tym jeżdżę, w tym. Połudzę znowu śniegnie. Tutaj jakiś damski płyn do mycia. Oj. Ej, czemu on to niby ma w chacie? To musi być podłożony, no w dupę. No Jezu, teraz się czepiła tego, przecież to mówiłem, że kumpel. Kumpel się nie popisał i posprzątał teren mało dokładnie. Program polega na tym, że typy mają tu żony i mają udawać singla. I on się dziwi, że ona mu nie uwierzyła, jak powiedział, że to kumpla. Jezus. Nie. Dobra, nie martw się, jak cię nie wybierze, idziemy na... Czemu on po prostu tego nie schowa? No to... Leś tam. Musi być podkładane, bo mnie to wnerwia. Stasniona? Za mną? Tak. Ale też zawiedziona. Co to jest? Co to jest? A to jest ten, do czołgu. Tak? Nie, żartuję. Taki gaz! Nie! Mówiłem tobie, kumplowi no, pościa mieszkanie i nie Nie posprzątał. Trąbę dostanę. Ewelina, spięta jesteś. Powinnaś się wyluzować. Może masaż? A chcesz ten? Żebym spróbował masaż? Na tobie? No tak. Zawsze. Proszę bardzo. Jak dobrze pomyśli, to jego wybierze. Stare ciuchy jakieś tam znalazła, w których nikt nie chodzi. Ale powiem tobie, że ten, że fajnie, bo jesteś już rozluźniona, nie jesteś taka spięta. To czuć nawet po tych... po... Ja ci mówiłam, że jest. Dodasz emotkę. Ale co to znaczy karp? Co to znaczy karp w dupę? No mogę dodać go. Czemu karp akurat? Karp. To mówi, że się nadaje. Ja mam a w ogóle karp. Jest tutaj. Jest najlepiej. Sumie dobrze pasuje karp. Niech zostanie. Przyjemniej. Po treningu zawsze... Mógłbym cię pomasować, tak. Żebyś miała na ten... Niżej tam. Dobra, widzowie, czy oni będą razem? Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Dziękuję ci bardzo za miły wieczór i... Nie? Ja również dziękuję. O, dobra, żegnają się. Adamczyk, no jak... Coś tam będę pamiętał. Pa, 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 buziaczki. Nie dosłał buziaka. Przytulańca. Ewelina się szanuje, nie odkrywa wszystkich kart na pierwszej randce. Ładna dziewczyna, sympatyczna. Myślę, że też mimo wszystko otworzyła się chociaż trochę. Nie jestem pewna co do tego, czy jest singlem, czy nie. Będę się musiała nad tym zastanowić. Z jednej strony właśnie intuicja podpowiada mi, że jest singlem, a z drugiej, no jednak te wszystkie ubrania, które znalazłam w mieszkaniu, trochę dziwne. On jest biseksem? Jakieś lubiki. No jaka to? Opowiadaj. No nic, powiem tobie te wrażenia moje. Fajna dziewczyna. Fajna dziewczyna. Też widziałem, fajna dziewczyna. Uśmiechnięta. Uśmiechnięta, ale wydaje mi się taka lekko zdystansowana, wiesz? Spięta nie wiem, czy mój wygląd ją tak onieśmielił, a w ogóle to mówiłem tobie, jak już tak się zaoferowałaś, że posprzątać, to mogłaś z właśnie jakimś tamte. Nie, książkę, a zobacz, ile ona znalazła rzeczy, zobacz. To jest do czołgu. No ja do czołgu. Ale jeszcze moja. Jak przegram, to będzie twoja. Dobra. Stary. Panowie nie popisali się, ale teraz na swoją szansę czeka zakochana para. Dokładnie ze trzech. Kolejny reskin łysego. Nasz związek jest zwariowany i raczej jesteśmy ogólnie otwarci. Ten to wygląda jak ten warszawski dresik, tak. Wiesz który? I
Był taki, co w filmikach grał. Do wszystkiego z dystansem. Dystans się przydaje, bo pokusy jego syn. Są, ale czego oczy nie widzą, rozumiem, Adamczyk. A propos, dobrze. W pracy masz pewnie na kim oko zawiesić? Pracuję w firmie ochroniarskiej, ale ogólnie też już na bramkach. Tam przychodzą kobiety lekko ubrane, że tak powiem. La putity. Alkohol, no to wiadomo, że gdzieś tam i tak nie mają szans. Dzięki. Wiadomo, że nie mają. A można wiedzieć, co to jest za karp? Nie wiem, napisz karp, ty mi jestem powiedz. Jestem ratownikiem, znaczy już nie pracuję w tym zawodzie, ale... Ja ją chronię na lądzie, ona mnie w wodzie. I tak się pięknie uzupełniają i inspirują wzajemnie. Chyba uczeń zaczyna przerastać mistrza. Trenowałem Muay Thai, boks. Cienki. Gidys dał na Goliborde 5 zł. A był taki, no. Był taki podobny. Dzięki, karp. Brazylijskie jiu-jitsu. Lubisz się bić, nie? Nie, to jest rozrywka. No, czyli lubisz to? No tak. Przyznaj się, jak się bijesz, to czujesz, że żyjesz? Czuję, że żyję, jak Wiktoria mnie bije. Wtedy czuję, że żyję. A u mnie przypierdzi. A na odwrót? Jest siła, jest moc. Widać, że lecą na siebie. Jak ja na nią patrzę, to jak ma nie iść przecież? No, ja bym mógł tak na nie schodził. Weź. No i chodź ty do mnie. Dosyć tego miziania. Kwadrat trzeba ogarnąć. Wszystkie motki, gdzie karpa nie widzę, no odświecz i napisz karp. Proszę bardzo, żebyś się trochę umył i zmienił tą koszulkę, dobra? No ściągaj tą koszulkę. Do prania. Raz, dwa. Bez dyskusji. Wciągnij brzuch. I jazda. Szybko. Widać, kto tu rządzi. Muszę wziąć swoje rzeczy. Ej, umyć się miał. Przebrałeś się? No widzisz, że już jestem fresh. Wow, ale wyglądasz. Pomożesz mi z tymi rzeczami? Weź te kurtki. Ty, ona ze Śląska, nie? Te same damskie ciuchy. Boże, ile tego jest. Czekaj, czekaj, czekaj. Dasz radę, jesteś silny. Ruchy, ruchy, bo singielka już nadchodzi. Z wałówką na przełamanie lodów. Czemu arbuza? Ty wiesz, co robić? Wszystko? No wiem, jesteś chyba przygotowany? Nie. Psychicznie i fizycznie? Jest na pan. Najlepszą randkę życia? Czyli zagraniczna, jak ze Śląska? Co? Jak to? To jest lepsze niż randka w ciemno. Dobrze, popatrz, czy nic nie zostało. Bardzo dobrze się nastawiam. Pozytywnie jestem nastawiona. Jestem ciekawa kolejnego kandydata. No, będę tutaj obserwować sytuację. Zobaczymy. Ale czemu arbuza nie się? Będę w pokoju i trzymam za ciebie kciuki. No dobry jest arbuz, ale... Jak coś, to wpada i porady. Dobra. Chowaj się, siedź cicho. Witam, witam. Taki gość. Pa. Pa. Amonra. Udanej randki. No a jak nie, to widzimy się w trumnie. Chowaj się, chowaj. Powiało grozą, miej się na baczności i dobrze zagraj singla. Hej. Hej. Ale ona poważną minę miała, jak go zobaczyła. Przestraszyła się go? Widziałeś? Nie, zero uśmiechu? Taka powaga, komornik przyszedł. Hej. Mina typu zapraszam. Kolejny łysy. Arbus dla ciebie. Dziękuję. Taka candy girl. Cześć, okay. Łukasz, jestem. Cześć, Ewelina. Proszę, kwiaty dla ciebie. Och, dziękuję bardzo. Zapraszam do pokoju. Chłop brwi. Jak brwi od niego? Malutkie. Wynajęte. Taka kochaniutka, śliczniutka i milutka. I taka troszkę księżniczka, tylko i takiej sukienki brakuje. Czym się zajmujesz? Pracuję w ochronie. Na bramkach. Na bramkach dużo dziewczyn pewnie poznajesz. Ja się tak powiem ci troszeczkę. On taki, jakby na policji no, składał zeznania. Tutaj postawy mężczyznami drzwi otwiera, by to chociaż było... jak ja to powiedziałem, to on mnie może teraz znaleźć. To było jak coś przenośnia. Że tak jakby brzmi, jakby składał. Ale oczywiście nie insynuuje jak coś, jakby cofam swoje słowa. Pane. Cofam taki, to. Takie karczucha jesteś trochę. Byczek. Nie no, za grzeczna jest ta dziewczynka. A czym się zajmujesz na co dzień? Ja pracuję w digital marketingu. Zajmuję się social mediami i takimi tam... Daj jej konto. Ale też pracuję jako fotomodelka. Zarywczo. Masz?
Ja bym był takim fotomodelem na przykład? No jasne. Kanapkę może albo drinka ci zrobić? Co jest? Za kanapeczkę podziękuję, wiesz, bo ja tak nie za bardzo jem mięso. No robił kanapek i nie zje. O Jezus. Dziękuję. Dziękuję. No, OF od razu? No nie, IG mówię, nie OF. Nie przeparę. Dara się zamknę w sobie, pod stół się schowa. No co ty? No. Mam nadzieję, że jej chociaż ta buziaka. Tutaj nie chcę, żebyś się, wiesz, stresował, że siedzisz tak blisko. No więc... co ty? Luzik. Normalnie luźna guma przecież. O, tytuł streama, widz. Jaki wieśniak. Rozmowa się nie klei. Ewelina, zagaisz coś? Widzę, że tam masz jakieś gry takie, władze seksu. To jest tak, win? Seks odgrywa ważną miłym. Rolę w twoim życiu, kiedy ostatni raz miałeś jakąś kobietę. 2 tygodnie temu. Tak? No. O, proszę. Ale lubicie się jakoś, czy nie? Nie, nie. Normalnie zrobić robotę i do domu. A, i do widzenia. No tak. Jezus Maria. Na robotę poszedł, setunia, wiadomo. Ale wstyd. A z innej beczki, jak oceniasz muskuły kolegi? Ja tego rączką, nie ma tego, nie obejmę, boże. Lepiej sprawdzić. Sonat dał na Golibordę 5 zł. Widzę, że radzisz se z posadą reaktora, czyli pijawki cudzej twórczości. Dziękuję. Co, żeby obejrzeć filmy z kanału i Kłot, Czarna Ekipa i Kłot, bo tam występowałeś. Już oglądaliśmy je raz. Dziękuję bardzo. A co do tego, czy jestem pijawką? Zgadzam się, ale też reaktorem. To jest połączenie jakby. Czy ma parę? Dawaj pompki, no. Ale musimy siedzieć na plecy. No, mogę siąść. Jak się zastydził. Wow. Reaktor z Czarnobyla? Prawdziwy osiłek, bez kija nie podchodź. Podawaj się. A ona jemu chyba. Ile ona też waży na oko? Będzie ją nosił na rękach. Kurde, malutko. No gdzie mi to dajesz? Jak wygląda przy nim jak nastoletnia córka? Ja taka jestem onieśmielona, muszę, wiesz, nabrać powietrza, pójść do łazienki. 45? Dobrze, tutaj. Robi się gorąco. Trzeba ochłonąć. Łukasz, zajrzyj do swojej kobiety. Sprawdź, jak to znosi. Reaktor. SPX Reaktor 2. I co tam? Podoba ci się. No co ty, nie mówisz, ty w ogóle za chuda? Nie dość, że chuda, to też niezdarna. I z rąk jej leci. Trudno, mam nadzieję, że Łukasz nie będzie zły na mnie za bardzo. Mogę mu odkupić ten krem później. Coś do kibla wrzuciło? Nie wiem, za kolano. No to jest gra. Musisz grać, no to no. Dwie szczoteczki. Dwie szczoteczki, to jest podejrzana sytuacja. Zaraz zapytam o to. Myjesz dwoma i masz jedną na wyjazd. Prosta sprawa, powinna to łyknąć. To nic nie wiem. Bajzel. Na pewno nic? O, tu znowu jakaś damska bluzka. Nie naciska na całowanie żadne. No ale tutaj też buziaka trochę w ten... chociażby w obliczek, co? Okay. Zobaczymy, jak się będzie z tego tłumaczył. No, okay. Dajcie. Dobra, lecę. Łukasz, poświęć się dla dobra sprawy. Na dwie ręce myję zęby. Na chwilę. O czym gadaliście z kolegą? Co w dupę? A kolega powiedział, że pasujemy do siebie. O, proszę bardzo. No. Ja tutaj, wiesz, znalazłam kilka przedmiotów, które na pewno nie są twoje. No i jak to tak mnie tutaj okłamujesz na pierwszej randce? Przecież ci mówię, że koleżanka tu wpada, nie? No, ale to... Średnio co 2 tygodnie. No, ale to tak zostawia tyle sweterki i bo tam cała szuflada była z takich ubrań. No tak, no bo to przecież na balku... Jedną myję zęby, drugą kibel, ale czasami się myli. Ale skąd takie info? Zapalić. Nie wiem, czy myślę, że jest singlem, ale coś tu nie gra. Już jest duży minus na tym, że oni do siebie nie pasują. Oderwę? A możesz zrobić, co tam masz. Co uważam. Co uważasz, no, tylko tam nie dosypuj mi nic. No pewnie, że tam 0,5 grama koksu leci. Gdzie to świruje? Ona nie rozumie jego żartów. No. Może się przełamią, daj im szansę. Z cytrynką, elegancko. Muszą się lepiej poznać. Dobra, no to... Ty, a co z tym arbuzem? To spotkanie. Tam leży. To spotkanie. Ten arbuz jest dar? Dla niego? Dobrze. Ramędzy miękka, normalnie. Dawaj. Łukasz, idzie dobrze, zbliż się. To ja teraz za kolanko. Miękka, Łukasz? Nie, dobra. Nie. O kur...
No to proszę bardzo, idziemy. No to jeszcze wyżej. Dobra. Wybiegasz? Tak, wybiegam. No, dziękuję. 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 Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za miły wieczór. Ona siedzi, jakby miała zapieprzyń spierdolić i szukała najbliższego okna. No bo tak jest. Ją przeraża. Strach obleciał. Dobra. O, widzisz, idzie sobie. Dziękuję bardzo. To wszystkiego dobrego. Wracaj bezpiecznie. Co z tym arbuzem? Pa. Pa. I to byłoby na tyle. Żadnej bliskości, nic specjalnego się nie działo. Cisza, spokój. Przyniosła arbuza, żeby w arbuza. Po prostu nie przypasowali sobie i tyle. Chodzi, uratuj mnie z tej traumy. I co? No, był dystans troszkę. Jednak, tak jak mówiłam, taki postawny mężczyzna się troszkę zestresowałam. Ale jak widać, nie można oceniać po pozorach. Nic tu się nie działo. Ona się nawet bała wypić w ciało, bo myślała, że się jeszcze... No właśnie. Jeszcze nie wiem, co o tym myśleć, niby nie znalazłam żadnych... Tam... Nawet jak nie wygra 3K, to ma free arbuza. Znalazłam takie rzeczy właśnie, ale tak. To jest prawda. Ale nie wiem sama, co o tym myśleć. No nie wiem, czy tak można powiedzieć, lat. Ale trochę się zachowuje jak jakaś dziewica, bo jakby no. Ona się bała w ogóle kontaktu. No. No, niestety to nie moja bajka. Tak bardzo miły mężczyzna, ale nie w moim typie. Nie, w ogóle. Nie, jak weszła, to już od razu, ja już mówię, o, chyba będzie ciężko. No, ja widziałam, jak ty ją tak chcesz za tą nogę już, nie? Tak myślę. Tak ja to dałem rękę, to mówię, no, nogę i zaczęła tak, chodzić. Tak, się, no, czemu bała się? No mówił, że ma 30. To według ciebie on ma mniej niż 30 lat? Minęła w ogóle w ruch na koniec. Bez przesady. No, poszło tak sobie, ale jak to się mówi, do trzech razy sztuka. Może z kolejnym graczem Sakata Ewelina będzie miała też przelot. Arek tak jest wysportowany, wygadany. Kolejny reskin uczestnik. Pracujemy w sumie oboje w branży apartamentów, zarządzaniem apartamentów. Lubimy to samo. Hobby mamy te same. Sport, głównie sport. W każdym wymiarze tego słowa. Gram w piłkę nożną w klubie kobiecym w Świnoujściu. Ja się do piłki nie nadaję. Mam trochę więcej na siłowni się udzielam. Dawaj. Ciśnij. Tak, Sakata, no git by było. Forma na lata, nie na lato. To się dotarliście i dobraliście, a zazdrość jest? Jestem bardzo zazdrosna. A Wajrit, no. Z racji tego, że jestem skorpionem, może. Nie ma o co. Ja jej nie daję kompletnie powodu do żadnej zazdrości. Absolutnie. W życiu. Lepiej ustalcie granice, co może. Jak moja siłownia? Żeby awantury nie było. Nie zadawaj mi tego pytania. Wszystko w sumie, żebyśmy wygrali. Rozumiesz? Celu święca środki. Tak. A strategia? Warto. Ile w tygodniu razy powinno się nie chodzić na siłownię? Chyba na jakieś złamane serduszko, nie? Tak. Nagramy na złamane serduszko. Siedem? Siedem? No to normę wyrabiam. No. Będzie ciężki test, ciężkie boje, ciężka bitwa, ale wyjdziemy stąd dzisiaj wygrani. Wiara czyni cuda, ale jeszcze pochowajcie damskie rzeczy. Singielka... Czemu te trzy chłopy wyglądają tak, że... Z chęcią jakąś 18. Ale co ty piszesz w ogóle? Przejrzywam kąty, to co pewne. Ty piszesz? Nie wierzy na słowo. Daga, jest co robić. Jest co robić. Ojejku, no. Nie przygotowaliśmy się. No ale to wiesz, większa szansa na sukces, nie? No, ale ty RB mówił, że jest szansa, słyszałeś? Trudno. To może być podejrzane, że szafa będzie pusta. Coś wymyślił. Adamczyk, no z ciężko chyba też tak. Coś ja będzie muszę. Musiał wymyśleć. No powiem ci szczerze, że... Chyba, nie wiem, tak szczerze. Coś musisz naprawdę wymyślić. Na priftaj lepiej napisz, co się ogarnie wtedy. Albo też z drugiej strony, ja napomnę ci, że to wszystko tak specjalnie, że... Wiesz... Że to taka podpupa, że nie bez coś mieszkasz. Ciekawa jestem, kto to będzie dzisiaj. Mam nadzieję, że nie jakiś kolejny osiłek. No dobra. Trzeci raz ta sama osoba. Ale ona ma pecha. Ja chociaż dzioba umyję. Na farta. Nie, tu. Na farta. Co byśmy pozamiatali? Ajajaj. Ma co pokazać. Może dać radę. A więc pora na grę. Partnerka chowa się w sypialni. Można zaczynać. Cześć. Zapraszam. Cześć, Arek. No w jego typie. To podobna do jego byłej. Ciepło u ciebie bardzo. Susi.
No właśnie nie tak do końca u mnie. Skina tak? Zmieni to po prostu. Ty Budda na ścianie. W sensie Budda taki. Jak w Sekiro, wiesz? Właśnie nie tak do końca. Nie Budda ten auciarz. Tak? To właśnie to jest tak mieszkanie? Totalny spontan. Przyjechałem, wynająłem sobie tak krótkoterminowo mieszkanko, żeby zobaczyć, jak w Warszawie się żyje, bo jestem kompletnie z innego regionu Polski. A skąd? Z nadmorza. Chociaż te pasemka z przodu to takie trochę wiśniackie. To co robisz w Warszawie? Jak to? Zaznać się trochę w rynku tutaj apartamentów, ponieważ już w swoim rodzinnym mieście zajmuję się właśnie wynajmem apartamentów. Jestem trochę zdenerwowana, ale zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Czym się zajmujesz na co dzień? Ja się zajmuję digital marketingiem i jestem modelką, fotomodelką. O, proszę. Pozuję. Co robi ten digital marketingowiec? Że tak powiesz, show IRL. Dziękuję bardzo. Trochę jej brakuje do tej fotomodelki. Memy? Jak to możliwe, że taki tutaj przystojny mężczyzna jest kawalerem? Prosto, nie wiem, albo nie mam szczęścia w życiu, albo nie wiem, albo gdzieś się za bardzo w sobie może gdzieś pogubiłem. Może gdzieś za bardzo w życiu poświęciłem czas. Skam posty na FB pisze? Sobie. No, jakoś mu tak gładko idzie ta bajera. Czy pijesz może nie tyle co alkohol, co jakiegoś delikatnego drinka? Jasne. Takiego naprawdę delikatnego. Dobrze, to idziemy do kuchni. Ewidentnie zapraszają na dalszy rant. Stara się jak może, chyba flow jest. Nie będzie jakaś pamiętała. Jakaś ta mała iskierka może gdzieś tam się wkradła. Wymyśliłem przygotowanie coś. Tak, coś lepszego. Myślę, że coś, czego jeszcze u ciebie nie grali. No dobra. Ty znowu arbuza przyniosła? Brzmi dobrze, może zapunktować. Zobaczymy, jak na nią zadziała. Tam arbuz leżał. Żeby tylko czy ja porypany? No. Zdrówcio. No arbuz leży, ale pod kamerką jest. To jest jej, na pewno, tylko nie pokazali, jak przynosi. Mówię ci. 3 razy pewnie przyniosła arbuza. Słuchaj, za wieczór. I jak wrażenia? Bardzo dobre, naprawdę. Zajebiste. Jest taki typowo. Najlepsze, drinkiem wygrywasz od razu. Jakbyś tutaj jeszcze był singlem, to... Się. Idzie dobrze, Arek nieźle sobie radzi. Oho. Wiem, że mogę wejść w każdej chwili i ją wyprosić, ale poczekamy na rozwój sytuacji. Idę sobie. Żonka ma. 2 wdechy, 3 wydechy i minutkę przysiąść. Pomyśleć, niech trochę emocje opadną. Nie mamy. Dobra, jasne. Dzięki. Dalczyk, nie idź, no, na spokojnie, tłumacz. Nie tego, na priv. Tam się kiedyś ogarnie, no. Spokojnie. Co, podoba ci się? I zatkało kolegę? Mów, bądź szczery. Tak sobie spontanicznie przyjechał do Warszawy i po prostu wynajął to mieszkanie. Myślę, że Arek kręci. Podoba się? Oho. Coś kręci. No Adamczyk, a to ma znaczenie. A singielka węszy. Co teraz? Co mam ci powiedzieć? No? Co tam masz w planach? Co mam w planach? Trening, masaż. No, masować pieniądze, bo to wiesz co... Burzeczki. Tymi wielkimi rękoma to takie szczupłe ciało to... Lepiej wymyślcie coś, bo dowodów jest zatrzęsienie. No, całkiem sporo kobiecych rzeczy. I totalnie to nie wygląda jak mieszkanie na wynajem. Słabo to wygląda. Ciężko chyba będzie się z tego wykręcić. Chyba Dedek, co? Może poszukam jakieś jego rzeczy. Nie, chyba nie masz powodu. Osiadam dla niego. Jeszcze zobaczymy. Nie będę łamał granic. Na pewno? Podobno celu święca się. Kolegi, nie rozumiesz tego, że kolegi? No, matka przychodzi codziennie, kuzynka, ktoś tu córka. Ktoś mieszkał, to jest niemożliwe, że to jest mieszkanie na wynajem. No z tym mieszkaniem by tak kiepsko wyszło. Speedrun Sekiro, to chyba dziś coś zrobimy. No? Robiłem co mogłem, co mam ci powiedzieć? No. Czemu nie? Zapytamy o to. Kombinuj chłopie, bo słabo. Ale jak wygląda. To wyjdzie, to nie wiem. Singielka szykuje już grę. Kto kogo ogra? Idź, wracaj do niej zagrać. To on siedzi u tej żony i siedzi. Ona już całe mieszkanie zwiedziła. Toż to chciałoby się powiedzieć gość w dom, Bóg w dom, tylko że to tak jak mówiłem, to... Co to jest, Arkadiuszu? Co? I w ogóle cała szafa z ubrań jest... Czemu on zaczął to gadać w ogóle? Kich, damskich, co ty mi to opowiadasz? To w ogóle nie zobacz. Jest... Ty byłeś w kiedyś zobacz. Mieszkaniu, które się... No widzę. Co tu jest zapisane? 5XL. No. Czy ja ci wyglądam na 5XL? Może schudłeś?
Metki nie kłamią. Powiedz mi. Nie wiem, co mam myśleć o tym. Wiesz co jest jedyne tu po mnie? No. Na lodówce zostawiłem magnesik Świnoujście, klepnąłem. A możesz mi jakoś to udowodnić, że mieszkasz w tym Świnoujściu na stałe? No jak ci mam teraz udowodnić? No nie wiem. Musiałbym telefon włączyć, aby ci pokazać Facebooka. O! No możesz tak zrobić chyba. I co teraz? Nie wiem. Ale to już by było, wiesz, wabank. Mógłby pokazać. Ma status wolny, bo tak sobie ustawiliśmy. Walcz, chłopie. Pokaż. Żonka jest zazdrosna, bardzo o niego gadała. I tak sobie ustawili? Aha. Brnij w to. No i co? Z ciuchami pięknie wybrnąłeś. To fakt. Damskich ciuchów. Jest tu cała szafa. Damska sukienka. Coś jak biceps? No myślę, że to mogłoby być jego kobiety. Pójdę, kuję żelazo. Tak, bo zaraz powie, że tak długo cię nie ma, bo zmieniasz status. Arek potrafi zakręcić. No, gdyby nie to mieszkanie, to za dużo rzeczy damskich, to raczej by uwierzyła. Mieszka nie w głowie. Gdyby nie ty, to by uwierzył, bo by cię nie było. No wiesz, tu mógłbyś pozmieniać teraz. Nie wiem kiedy. Przegrałem. Nie no, to chyba teraz to uwierzy. Brnij w to. Spinasz się, bo singielka cię onieśmiela. Ja już jestem tak zestresowany. Wiesz, że na stres to trzeba wstać. Co ona gada za bzdury? Kiedyś czytałam takie badania, że jakby otrzepywały się na nie, w sensie, że tak właśnie z tego stresu czakry. I że to... Czakra z nazwy. Nie chodzi w ogóle o czakry, tylko chodzi właśnie o to, że jeżeli stres gdzieś w ciele się zatrzymuje, ja mam to go trzeba na tak, kilogramy. Wiesz, tak mocno potrzepać rękami i wtedy już... To ja... Lubi trzepać. Powiedz mi prawdę tak na koniec, jesteś singlem? Jestem singlem. Już bardziej ci nie mogę tego udowodnić. No dobrze, Arek, no. No tak, w sumie się nawet nie dotknęli przez tą całą randkę, więc... No nie wiem, Arek, ja nie czuję chemii tak za bardzo. Super jesteś facet, ale... I wiesz, nikt nie mówił, żebyś tu od drzwi, jak wejdziesz, to klęka padła przede mną i miałabyś być porażona moją zajebistością. No nie. No ale no, słuchaj, jest tylu ludzi na ziemi, że myślę, że jako singielka w twoim... Co? Czemu oddaję jakąś z dupy przemowę? O co tu w ogóle chodzi? Ty pan już popieprzył ze stresu. W przypadku to jest tylko formalne, żeby ten status zmienić. Widocznie ja jeszcze będę musiał chwilę poczekać. O, już bym mogli skończyć tą żenującą randkę. Mówisz i masz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Klasowe dialogi się odpalały. A więc pora się pożegnać. Nie mam trollował. Nie zabłądź w tej Warszawie. Spokojnie. Koniec randki. Czy Arkowi udało się wkręcić singielkę? No na pewno nie poraziłem swoją osobą, ale czy łyknie ten bajer? Zobaczymy. No Arek wygląda na takiego prawdomównego chłopaka, więc byłabym skłonna uwierzyć, że jest. Oho, Dedek. Czy jest w moim typie? No nie jest. Trochę. Cześć. Trochę. Który z nich jest w jego typie, jaki on nie jest? Tak żaden? Nie ma tu widzieć żadnej chemii. Nie wiem, kogo szukam. Wiem, kogo nie szukam na pewno. Test na wierność dałeś. Czemu drugi? Wyglądał jak trzeci. A trzeci jak pierwszy. Pierwszy jak drugi. Jak to się mówi, i wilk syty, i owca cała. Poszło całkiem nieźle, ale jaką decyzję podejmie singielka, to się zaraz okaże. Już czas na kolację finałową i ogłoszenie werdyktu. Panowie zasiedli przy stole jak jeden mąż. Dobrali się, wyglądają zupełnie jak bracia. Cześć. Cześć. Siema. Jak tam? Łyso nam. No, łyso nam. Dokładnie. Jak pies. Tak, jak najbardziej. Bo w tym był właśnie cała para, że my jesteśmy braćmi. No tak, wyglądacie. Tak. Z jednego jaja. Słuchajcie, no namieszaliście mi trochę... Reakcja tamtych to mocna, zobacz. Słuchajcie. Reakcja. No tak, wyglądacie. Z jednego to jaja. Słuchajcie. Very pong, powaga. No, namieszaliście mi trochę w głowie. Ja chciałabym zadać każdemu z was jeszcze po jednym pytaniu. Rafał, powiedz mi, czy jesteś singlem? Tak, jestem singlem. No ale znalazłam u ciebie te ubrania. On chyba jest. Kobiece, no.
No tak, ale mówiłem, że to jest kolega. Przeprowadza ale to jakaś... tam koleżankę po prostu z historia. Pracy. Bawili się bardzo dobrze, tańczyli razem i myślę, że złapali to flow. No dobra, tak, Lasią, Arek, no? To teraz ty. Jesteś singlem? No już na wszystkie gwieździste gwiazdy na niebie już starałem się udowodnić to, że jestem w każdy możliwy sposób. Myślę, że ci postarałem się jakoś tu udowodnić. A tak uciekasz wzrokiem, taki jesteś... Wiesz co, oświetlenie. Tak? Tak, to zmęczenie plus dzisiejsze emocje związane ze spotkaniem z tobą. Mhm. I tak suma summarum. No ja myślę, że my mamy szansę, bo no, randka może nie była najlepsza, nie była zbyt udana, obydwoje za siebie za bardzo nic nie poczuli, ale przekonał ją tak w miarę raczej, że jestem singlem. Łukasz, czy jesteś singlem? Oczywiście, że nie jesteś na pewno. Na to się nawet nie zastanawiam. Czemu? Intuicja. No. Ciekawe. O nas to dziewczyna się przestraszyła i dość szybko wyszła z randki. Chyba się mnie wystraszyłeś troszeczkę, co? No, troszeczkę no, tak. Błysy jesteś. Czemu? Błysy jesteś, że się wystraszyła ciebie. Jest staroty. A on nie, czemu no, powiedział? No, jestem, że tak. Masz trio. Masz. Błysy jesteś, dlatego. No dobra, słuchajcie, to jeszcze zróbmy ostatnią rundę. Niech każdy z was spróbuje przez 3 sekundki przekonać mnie, że jest singlem. Ja już powiedziałem wszystko. Tak. I uważam, że jesteś inteligentna i dokonasz dobrego wyboru. Czemu oni się za ręce trzymają? Prawą i lewą ręką. Kto? Przepraszam, po tym co mówiłem. Zaznań nie zmieniam. Co? Okay. A ja spakuję walizę, jedziemy do Krakowa. Kraków piękne miasto. No dobrze, dobrze. Kombinuję. Smoki, te sprawy? Nie jestem pewna do końca tej decyzji, ale wydaje mi się, że singlem jest... No nie przedłużając, już no, pora no. To ogłosić. Kto? Dobra, singlem jest Arek. Ja pierdzielę, ty, pięknie cię ale wyrolował. Dedek. Magadane i zrobił cię na szaro. Cóż, takie życie. Nie udało się. Nie udało się, no. A mówił. Na pewno bym się z tobą umówił. Nawet masz nasze błogosławieństwo. Tak. Dziękujemy, tak. Dziękujemy. Dzięki. Podpisujemy się pod tym z kolegą. Dzięki. Tak? Będą się razem? Pożyjemy, zobaczymy. Myślę, że warto ściemniać, ale w dobrej wierze. Myślałem, że... Czyli... No, zaufa mi po prostu i będzie wiedziała, że mówię prawdę. No, a wy dziewczyny, jak się czułyście w ogóle obserwując te randki? No ja się tak na początku obawiałam, ale jakoś... A nie spotkają tak, się. W swoim sytuacji to... No, już byłam spokojna. Daj jej IG albo jego. Co? Zobaczymy. Że przyjedziesz z Bajeru i wrócę sama. No, miałam wrażenie, że od wejścia gdzieś tam małe? Nie było w ogóle... Nagrywają razem? ...podobnego vibe'u między wami. I wyszłaś też bardzo szybko, jakbyś się męczyła? No niestety strategia nie wyszła, ale jest nowe doświadczenie, jakieś nowe emocje, doznania, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No dobrze. Zapraszam zwycięzców. W takim razie, proszę bardzo. Tego w CV sobie nie wpiszę. Tego w CV sobie nie wpiszę. No niestety ograł mnie Arek, Dam, czy... nie jednak tutaj zaufałam, nie wiem, myślałam, pytasz. Że chłopak się stresuje, a to jednak była taktyka. No. Z jednej strony jestem gdzieś tam troszkę dumny z siebie, no bo no taka miała być, taki miał być cel. Aha. Ekipa łysych. Wie ktoś, jak ona ma na imię albo Instagrama? 7 godzin temu, to widz się pewnie pytał, żeby mi podesłać, nie? Widz poświęcił się i go. Opluli, nie odpisali mu. Słyszę skrzek! Szef! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Szef! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Szef! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę